Jeżeli streamujesz na laptopie, używasz przy swoim pececie tylko jednego monitora, masz słabszą jednostkę do streamowania oraz grania jednocześnie lub potrzebujesz zwiększyć komfort swojej pracy, a co najważniejsze, nie masz jeszcze partnera na Twitchu, to te 5 tipów może Ci w tym pomóc. Ja jestem Niedoradek, a to... Jak zacząć streamować i nie wydać na to miliona PLN-ów. Pomimo tego, że zmieniamy karty graficzne na lepsze, ulepszamy swoje jednostki czy kupujemy nowsze laptopy, świat gier też idzie do przodu i to powoduje, że w momencie, kiedy nasza na przykład RTX 2080 była solidną kartą, to teraz już, no dalej jest okej. Okay. Ale już podczas jednoczesnego streamowania i grania może stwarzać problemy. Jeżeli musicie zmieniać ustawienia graficzne gry tylko po to, by wasz stream działał lepiej, to zacznijmy od tego. Wspomniałem na wstępie o towarzyszach na Twitch. Streamowanie w 8K bitrate jest możliwe tylko dla streamerów z partnerem. W przypadku towarzyszy, którzy dysponują tylko 6K bitrate'em, 1080p jest raczej niewskazane, ponieważ obraz przy bardziej dynamicznych grach będzie bardzo, znaczy no nie bardzo, ale no, gorszy. Pierwszym tipem na dziś jest zmiana rozdzielczości streamowanego obrazu z 1080p na 936p. Zapytacie, dlaczego tak dziwnie? Najważniejsze to odnaleźć balans jakości do wydajności. Kodowanie obrazu 1080p zużywa więcej mocy obliczeniowej niż 936p. W przypadku słabszych laptopów i słabszych pecetów może być to kluczowe. Spora część widzów ogląda wasz stream w trybie kinowym, a to oznacza, że obraz waszego streama nie jest na całym ich ekranie, tylko na większej jego części, a resztę zajmuje czas. Dlatego też kluczowym jest, by na początku swojej przygody bądź do momentu, aż nie będziecie mieli więcej kasy na usprawnienie swojej maszyny, streamować w dalej komfortowej rozdzielczości dla widza. Bo serio, nikt nie zauważy różnicy, o ile o tym im nie powiecie albo nie wejdzie w ustawienia streama. Dlaczego nie 720p? No, obraz będzie już znacząco mniejszy i to może być już widoczne dla widza, kiedy ustawi sobie obraz większy niż w oknie. Gdzieś jeszcze wyczytałem, że w przypadku streamowania w 30 klatkach na sekundę lepiej ustawić 1080p, a w 60 klatkach 966p. Gdzie? Nie wiem, ale możecie w sumie poszukać i dać mi znać w komentarzu. Tip drugi. O tym zrobiłem już oddzielny materiał, ale okazuje się, że nie u każdego działa, dlatego też niech to będzie swoisty update do poprzedniego filmu. Strajki DMCA. Od mojego ostatniego materiału o OBS sam program zmienił się bardzo, dlatego też spodziewajcie się update'u materiału, w którym pokażę najfajniejsze opcje. Ale o tym nie dzisiaj. Sam program oferuje nam wyciszenie muzyki na naszych VOD, co spowoduje, że nie zostanie w nim muzyka. Będzie głucho. To co trzeba zrobić? Wchodzimy w ustawienia, wyjście, zaznaczamy ścieżkę Twitch VOD, ścieżkę, którą chcemy, żeby była właśnie wyciszana. Zastosujemy, wchodzimy sobie na scenę, którą chcielibyśmy, żeby to ustawić. Ja mam tutaj czystą, dajemy plusik, przechwytywanie dźwięku aplikacji beta. Ja już mam przykład przygotowanego Spotify, klikamy sobie Spotify na przykład. Klikając dwa razy mamy okno, gdzie możemy sobie wybrać na przykład okno przeglądarki, bądź YouTube'a, bądź co byśmy tam chcieli tak to nazwać. My mamy tutaj Spotify'a i w mikser dźwięku pojawia nam się kolejny suwak. I ten suwak bardzo ważny jest to, żeby to, czego nie chcemy, żeby pojawiło się na VOD, ma być odznaczone. W tym przypadku jest to Spotify na numerze 2. A więc cieszcie się kreatywnością waszych widzów przy song requestach. Tip numer 3. Rzecz, która myślę, że przyda wam się w momencie, kiedy nagrywacie wasze sesje streamingowe, nagrywacie podcasty, bądź po prostu robicie filmy na OBS-ie. Wyobraźcie sobie, że możecie mieć na waszym nagraniu wideo każdą ścieżkę audio oddzielnie. To znaczy, wrzucacie ją do programu jak Premiere Pro czy DaVinci, który swoją drogą jest darmowym programem i właśnie się na niego przesiadłem, jest totalnym koksem. I zamiast jednej zbiorczej ścieżki audio macie ich kilka. Oddzielną do waszego mikrofonu, oddzielną do dźwięków systemowych, oddzielną do gry, oddzielną do muzy. Musicie pamiętać, że wcześniej zaznaczyliście ścieżkę do VOD, więc niech ona będzie pod tym numerem, co była wcześniej, a niech będzie tak samo zaznaczona bądź odznaczona. Chyba, że nie streamujecie, wtedy ją zaznaczcie, jeżeli chcecie mieć tą muzę na filmie. Tip czwarty. Aktualnie jestem w swoim studiu i jak możecie zauważyć, nie cierpię na brak drugiego monitora. Ale co w momencie, kiedy chciałbym postreamować poza studiem? Przenieśmy się do mojego mieszkania. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Asus ROG, który podesłał mi
tego oto potwora do pracy kreatywnej, jak i grania w gry. Używam go od czerwca 2023 roku i muszę powiedzieć, że jest wart swojej ceny. Na pokładzie dwa ekrany, główny 16 cali w technologii Mini LED HDR z pełnym pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 o odświeżaniu 240 Hz. Do tego drugi ekran dotykowy, który współgra z rysikami. Procesor AMD Ryzen 9 serii 6000 i 3080 Ti na pokładzie. Oczywiście w ofercie Asusa znajdziecie jeszcze mocniejsze maszyny, jak i te na mniejszą kieszeń, ale dalej z porządną mocą. No dobra, ale wróćmy do kolejnego tipa. Wasz czat na środku ekranu podczas rozgrywki, który możecie bez problemu schować kiedy chcecie i co najważniejsze, najeżdżając w jego strefę nie aktywujecie go, a gra dalej działa jak powinna. Aplikacja Ghost Chat. Link do niej macie w opisie. Konfiguracja jest banalnie prosta, instalujecie apkę, włączacie, wita Was okienko, w którym wpisujecie nazwę swojego kanału na Twitch i tyle. W ustawieniach proponuję ustawić sobie hotkeya do włączenia i wyłączenia przezroczystości apki. Ustawiacie w miejscu, w którym Wam wygodnie i to tyle. Tip piąty. No i teraz moim zdaniem wisienka na torcie, którą wiele osób zna, ale myślę, że warto. Droidcam, ale nie ta klasyczna apka, tylko wersja dla OBS, która ma również wtyczkę dla OBS, dostępna jest też na iOS. I tutaj uwaga, na obu platformach możemy pobrać aplikację za darmo i z niej korzystać nawet w 60 fpsach. Żeby odblokować wersję bez żadnych tam dodatkowych jakichś tam reklamek, napisów, z pełną możliwością aplikacji musimy zapłacić jednorazowo na Androidzie 65,99 zł, a na iOS 69,99 zł. Jest też opcja wykupu rocznej subskrypcji za 19,99, więc zamiast wydawać pieniądze na kamerki internetowe czy aparaty bezlusterkowe, wykorzystajcie moc swoich smartfonów. Ciekawostka jest taka, że do 300 zł jesteście w stanie kupić sobie telefon z Androidem, który posłuży Wam jako główna bądź dodatkowa kamerka i co najważniejsze, bezprzewodowa. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału i tak już na koniec tip szósty, malutki bonus. Ctrl Z. Ja nie wiem od kiedy, bo nie update'owałem dawno OBS-a, ale Ctrl Z działa w OBS-ie tak jak działa w innych programach, czyli cofa to, co zrobiliście na waszym ekranie w programie OBS, cofa do poprzedniego, więc po prostu Ctrl Z cofa, tak jak cofa wszędzie. Więc mam nadzieję, że o tym nie wiedziałeś i ci się to przyda. Tak samo, jeżeli ten materiał ci się przyda, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, możesz też włączyć dzwonek dla powiadomień. Na tym kanale będą się pojawiały totalnie różne rzeczy, przez poradniki, jak zacząć streamować, poprzez jakieś technologiczne materiały, poprzez sesję RPG na zabawnie, muzycznie, więc totalnie moje ADHD tutaj będzie się otwierało i tworzyło. Więc jeżeli ci to odpowiada, to zostań ze mną na dłużej. Niedziela, godzina 16, pojawiać się będzie odcinek, jaki tego jeszcze nie wie nikt. No a przede wszystkim w opisie wszystkie linki, tam też link do mojego Patronite'a, jeżeli chciałbyś mnie wspierać. No i co, do zobaczenia, hej!